musiałem oddać. Nie jestem już aktualnym mistrzem Polski, no ale dopinguję, wspieram, pomagam Rafałowi. Jest młody chłopak. Wiele musi się jeszcze nauczyć, a ma niewiele czasu, bo tylko rok panowania. Teraz aktualnie jest na Filipinach i walczy o tytuł mistrza International. No tak, a jak podsumowałbyś swoją kadencję roczną, twoje wzloty, upadki? Była bardzo intensywna, bardzo intensywna. Zmieniła w moim życiu w zasadzie wszystko, od miejsca zamieszkania do tego, jak rozwinąłem się w mediach. Wystąpiłem we wielu programach, zrobiłem masę projektów. Ten tytuł naprawdę pomógł mi we wielu rzeczach. Teraz jakby idę własną ścieżką, mam swoje projekty. Odsunąłem się już troszkę od mistera Polski, teraz działam jako Rafał Maślak.